paraliż na drogach w województwie śląskim. W piątek od wczesnych godzin porannych kierowcy niemal w całym regionie mieli ogromne problemy. Wskutek intensywnych i nieustających opadów śniegu wiele ciągów komunikacyjnych było zablokowanych. Ci, którzy mogli, zawracali, inni w drogowych korkach spędzili dziś nawet kilka godzin. Jadę blisko do Bierunia, ale już jadę godzinę, 500 metrów. To są trudne warunki. Cały czas wygląda droga w ten sposób. Dłużej się stoi niż się jedzie. No niestety, no korek trudno. Te ci drogowcy choćby chcieli coś zrobić, nie zrobią, bo jak przejadą? Ciężko się jeździ w takich warunkach? Bardzo ciężko, bardzo trzeba uważać. Jestem od 7, 10 minut u lekarza na zastrzyku i teraz wracam do Tychów i to jest godzina 12. Ja sądzę, że to jest spowodowane śniegiem oczywiście, ale organizacją ruchu, że to się skumulowało. Na tej jednej drodze, bo na autostradzie był korek jakiś w obie strony. I faktycznie największy zator tworzył się przez wiele godzin na autostradzie A4 w rejonie węzła Mysłowice. Tam pasy jezdni zostały zablokowane zarówno w kierunku Katowic oraz Krakowa, gdzie jeszcze w nocy kierowca samochodu ciężarowego wpadł w poślizg i stanął w poprzek. Jak przekazała nam śląska drogówka, tylko do godziny 14 odnotowano ponad 200 zgłoszeń zdarzeń drogowych. Dodatkowo tam skrzyżowanie dróg z drogą S1 spowodowało to, że te utrudnienia, szczególnie w godzinach wczesnoporannych, kiedy większość z nas chciała dostać się do pracy, były bardzo ogromne. Natomiast poza tym droga DK44 i skrzyżowanie z DK81 na terenie Mikołowa, tam również były problemy na skutek zdarzenia drogowego. Drogi wojewódzkie, rzeczywiście te ciężarówki dzisiaj stanowiły duży problem. Wiele z nich miało problem z podjazdem na wzniesienia. Koła ślizgały się na zaśnieżonej i oblodzonej jezdni, a za nimi w niedługim czasie tworzyły się duże kolejki samochodów. Kierowcom szybko udzielała się nerwowa atmosfera. Niektórzy próbowali wyprzedzać toczące się ciężarówki, a to tylko pogarszało sytuację. Tak jak ciągle sypiący śnieg, za którym nie nadążały również służby drogowe. Na naszych drogach sprzęt pracuje, mamy około 150 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania dróg, w większości ona jeździ. Wczoraj i dzisiaj przejechał ten sprzęt około 50 tysięcy kilometrów, więc to jest znaczna ilość. Odśnieżamy również oczywiście chodniki i kładki dla pieszych, więc ta ilość infrastruktury jest spora. Ponad 30 pługopiaskarek angażuje również Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach, które na drogach Katowic swoją zmianę rozpoczęły już o 3 w nocy. Służby przyznają, że robią co w ich mocy, jednak w tych ostatnich dniach natura zwycięża. Do tej pory wysypaliśmy 340 ton soli. Przejechaliśmy około 5 tysięcy kilometrów. To jest naprawdę liczby potężne. Prognoza jest taka, że ten opad zelży. Natomiast no, będzie padać nieprzerwanie do dnia jutrzejszego. Reagujemy na bieżąco, wielokrotnie jest tak, znając prognozę pogody, wyjeżdżamy wcześniej. Katowice to jest duże miasto, mamy sprzęt rozstawiony w różnych dzielnicach, jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować. Niestety przy ciągłym opadzie no, skutki wszyscy widzimy na mieście, tak? Mimo naszego zaangażowania i tych liczb, o których powiedziałem wcześniej. Według prognoz IMGW w ciągu najbliższych dni opady śniegu mają ustać, jednak w ich miejsce może pojawić się gołoleć. Należy spodziewać się również marznących opadów deszczu, bo temperatury mogą znacząco spaść poniżej minus 10 stopni. Kierowcy muszą zatem uzbroić się nie tylko w zimowe opony, ale i cierpliwość. Ogromna tragedia wydarzyła się dokładnie 41 lat temu w tym miejscu. Dzisiaj w uroczystościach upamiętniających pacyfikację kopalni Wujek brali udział ci, którzy mimo upływu czasu ten dzień dobrze pamiętają. Cała załoga walczyła za wyjątkiem dozoru, bo niektórzy z dozoru też z nami byli. No i akcja się rozpoczęła, to dyrekcję komunistyczną przenieśli do restauracji, która była zwana Watykanem, nie? No i tam dozór, dyrekcja to siedzieli, pili, bawili się, no a my tutaj walczyli, lała się krew. Wtedy było jeszcze zimniej niż dzisiaj. Niektórzy nie kryli wzruszenia, bo to miejsce od razu przywołuje bolesne wspomnienie o śmierci kolegów z gruby. Ja brałem tu udział w tym, no to jak mogę wspominać? Nie zginąłem, bo po prostu nie zastrzelili mnie. Tu ten mur rozwalony był. Przeżyłem. Jak mogę wspominać? Wspominam, bo proszę, łzy idą w oczach, bo nie poległem. Jak co roku przed pomnikiem 9 z Wujka odczytano nazwiska tych, którzy polegli. Zenona Zająca, Andrzeja Pełkę. Starsi pamiętają ich bardzo dobrze, a młodsi pamięć podtrzymują.
Dzisiaj 86 szkół z całego województwa, blisko 1000 biegaczy. W taką pogodę było hucznie i było tak jak trzeba, także młodzi pamiętają, a to chyba jest najważniejsze. No i najważniejsze jest to, że są z nami rodziny poległych ogólników, one są co roku, one pamiętają. No jednak tłum ludzi jest tutaj i to jest ważne. Śmierć górników kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku była największą tragedią stanu wojennego. Podpalacz samochodu w zabrzańskiej Rokitnicy zatrzymany to 32-letni mieszkaniec Grzybowic z sąsiedniej dzielnicy. Do serii podpaleń doszło nocą 22 listopada. W ciągu kilku godzin spłonęło łącznie 21 zaparkowanych samochodów. W ustaleniu sprawcy pomogły nagrania z kamer, które udostępnili mieszkańcy. Podpalacz działał zawsze w ten sam sposób. Wkładał podpałkę grillową do maskownic na przodach aut. Mężczyzna usłyszał zarzut podpalenia samochodów o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł. Grozi mu do 10 lat więzienia. Sprawca nie potrafił wyjaśnić śledczym, dlaczego podpalał auta. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa. Na razie palcem po mapie, ale jest już o krok bliżej budowy pierwszej w Katowicach Welostrady. Stąd pierwszy etap to jest połączenie w kierunku zachodnim do wysokości ulicy Huberta i tutaj już jest połączenie z pętlą brynowską, czyli z centrum przesiadkowym Brynów. Ten fragment ma około 4,5 km. Ten fragment całkowicie wydzielonej infrastruktury rowerowej, czyli dwupasmowej drogi, która będzie miała co najmniej 4 metry szerokości, ma zdaniem miasta pełnić ważną funkcję komunikacyjną. Giszowiec sam w sobie nie ma połączenia tramwajowego, a w ten prosty sposób można to wykorzystać za pomocą krótkiego dojazdu. Poświęcając kilka minut na dojazd między Giszowcem a centrum przesiadkowym Brynów, można mieć dostęp do wielu innych środków transportu. Spośród wszystkich planowanych przez metropolię Welostrad tą rowerzyści pojadą najwcześniej. Dzisiaj Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przekazała Katowicom prawie 1 000 000 zł na projekt tej Welostrady i na wykupienie działek, żeby możliwe było kontynuowanie drogi w kierunku Mysłowic. Welostrada numer 6, odcinek od ulicy Kolistej do granicy z miastem Mysłowice w śladzie nieczynnej linii kolejowej Maczki Bór. Etap nabywanie nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji. Pierwsze rowerowe połączenie między gminami, czyli naprawdę metropolitalne, będzie dopiero planowane, podobnie jak kilka innych odcinków. Do końca roku wypuścimy jeszcze postępowania na przedprojektowe dotyczące takich odcinków jak Katowice-Sosnowiec, Katowice-Tychy, właśnie ten, o którym dzisiaj mówimy, czy również Katowice-Mysłowice i do tego dochodzi nam jeszcze cała część zagłębiowska, czyli połączenie miast Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa-Górnicza-Czeladź. Welostrady w metropolii są na razie tylko na papierze, jednak jest szansa na to, że w przyszłym roku uda się otworzyć pierwszą z nich. Na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej można oglądać nietypową wystawę. Studenci pierwszego roku budownictwa stworzyli ponad 200 ozdób w ramach przedmiotu geometria wykreślania i rysunek techniczny. Projektowanie świątecznych figur to już tradycja tych zajęć. Ten pomysł to się pojawił kilka lat temu i on jest zmodyfikowany przez nas w różne strony. No i w tym roku akurat tutaj ustaliliśmy, że będziemy wykonywać modele ozdób choinkowych. Bo do tej pory były to choinki geometryczne, także tutaj pewna modyfikacja. Jak można zobaczyć na wystawie, no studenci wykazali się bardzo dużą kreatywnością. Ważna była też precyzja. Ozdoby musiały być stworzone z materiałów ekologicznych, a koszt ich wykonania nie mógł przekroczyć 10 zł. Ich maksymalna waga mogła wynosić 100 gram, a wielkość nie mogła przekroczyć 250 mm. Na każdej pracy musiało też znaleźć się logo Politechniki Śląskiej. Ta ozdoba to jest cały proces taki technologiczny, tak bym to określił, czyli od pomysłu, gdzie student miał coś zainspirowany geometrią, wymyśleć jakąś ozdobę choinkową, następnie miał to przelać na papier, czyli jakiś szkic, myśmy ten szkic zatwierdzali, następnie wykonywał model i do tego jeszcze taką dokumentację techniczną już, gdzie były wymiary i tak dalej. Studenci stworzyli prace z różnych materiałów, takich jak papier, drewno czy tektura, ale też z przedmiotów codziennego użytku, jak na przykład zapałki, słomki czy wykałaczki. Reakcja była na pewno ciekawa. Nie sądziłem, że na pewno będę musiał wykonać samą ozdobę świąteczną tak fizycznie. Myślałem, że wszystko będę musiał wykonać na papierze, czyli jak
aksonometry, jarzuty. No ale było zaskoczenie, ale pozytywne zaskoczenie. Wystawę można oglądać w budynku Wydziału Budownictwa w Gliwicach do 6 stycznia. W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu po raz 8 otworzono wystawę bożonarodzeniowych szopek. W tym roku odwiedzający mogą zobaczyć tradycyjne śląskie betlejki, dolnośląskie szopki skrzynkowe czy drewniane cuda wykonane przez ludowych artystów z Dolnego Śląska. Są to szopki w formie takich dioram, czyli są one zrobione ze drewnianych skrzyneczek, na przodzie przeszklonych. Wewnątrz tych właśnie drewnianych skrzyneczek znajduje się sceneria Bożego Narodzenia właśnie. Święta Rodzina, Pokłonczy Króli oraz Pastuszkowie, ale także gdyby całość tego przedstawienia znajduje się na tle takiej wielowymiarowej przestrzeni, przestrzeni krajobrazu górskiego, a także miasta. Jest tam bardzo wiele zawartych szczegółów właśnie dotyczących życia codziennego mieszkańców. Nie tylko, tylko właśnie jest tam ten przekaz ewangeliczny pokazany, ale także życie codzienne mieszkańców. Figurki znajdujące się w szopkach wykonane są z drewna, ale także z papieru. Na wystawie można też zobaczyć stworzone przez m.in. Leona Kampkę tradycyjne śląskie betlejki pochodzące z końcówki XX wieku. Te na Śląsku mają bardzo długą tradycję. Te szopki najczęściej były pokazywane w zakonach i przy klasztorach i to już na Śląsku jest właściwie można powiedzieć XVIII wiek, kiedy w zakonach one są ustawiane już rokrocznie jako tradycja. No i jak to zawsze z tych zakonów one trafiają najpierw do domów arystokracji, królów, a z tych domów pomalutku zaczynają trafiać do normalnych domów wiejskich czy też takich powiedzmy biedniejszych i w ten sposób szopka trafia. No i już w XIX wieku funkcjonuje jakby w domach rodzinnych, mieszczańskich i chłopskich na Górnym Śląsku i w ten sposób ona trwa nieprzerwanie jako taka najważniejsza tradycja do właściwie lat 30. XX wieku. Dopełnieniem wystawy są obrazy o tematyce bożonarodzeniowej wykonane przez malarzy nieprofesjonalnych. Między innymi Cicha Noc autorstwa Erwina Sówki, przedstawiająca betlejemską stajenkę na tle osiedla Nikiszowiec. Wystawa będzie otwarta do 2 lutego.